Dzień dobry. Dzień dobry. Smacznego. Przerwa śniadaniowa. Dobiegła końca, patrz co mamy. Voilà. Jest i w końcu jakiś benzynowy wak. Już jeden był. Znaczy wiesz, zespół napędowy to jest taki jak w tej Skodzie, co żeśmy robili. Mhm. Ale że były jakieś takie przesłanki prowadzące do przyjęcia przypuszczenia, że źle żeśmy tam, że mój soft pogorszył w ogóle osiągi tego wozu. Mhm. To mamy kolejny wóz i na nim zrobimy sobie testy, jakie będziemy mogli zrobić. Tam 0-100 i 100-200 i 200-300. Tym razem 400-500 i 200-500, wiesz, zrobimy wszystkie testy. 70-170 takie... kiedyś robiłem, się ze mnie śmiali. Nie, dobra, zrobimy jakieś tam testy według jak tego. No wóz jest, to jest flagowiec chyba Volkswagena, prawda? No chyba tak. To... pierwsze dotknięcie z tym samochodem. Mam nadzieję, że sobie poradzimy. No, jak nie będziemy sobie radzić, no to będziemy sobie doczytywać w Wikipedii, czego nie wiemy. 2.0 TSI, tak? Tak, 280 koni ma ten samochód, no 280 koni seryjnie. Fajnie. Czyli to właściwie to jest układ napędowy taki jak w tej Skodzie, no czyli ale też na 4? Marka szlachetniejsza. I automat. Tak, tak, tak. To jest takie, to jest DSG, no i napęd na 4 koła. Także wszystko jak trzeba. To ten wóz w serii już robi robotę. Tak mi się wydaje. A będzie tylko lepiej. Będzie tylko lepiej. Będę musiał jeszcze powiedzieć o tej hamowni, że... Ale to wjadę, to powiem. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj pogoda nam sprzyja, bo mamy zimno. Fajnie, większe moce. Także moce będą wysokie. No ale wiesz, raz są niskie, raz wysokie. No pogoda dla każdego taka sama. A hamownia nie podaje według normy? Ona normalizuje do temperatury. Aha. Ale samochód sam z siebie, że ma zimniejszy kuler, tak, sam z siebie generuje więcej. Mhm. To też często można zauważyć na przykład, jak się jedzie we mgle. Tak. Jak we mgle masz te takie drobinki wody, które osiadają na kulerze. No już testy robiliśmy kiedyś. Tak, ale wiesz, ale po prostu jedziesz samochodem i każdy mówi, kurczę, we mgle to on tak, kurde, jakieś ma więcej jadu ten wóz. A on się właśnie stąd bierze, że jest więcej tlenu. Aha. I te drobinki wody wychładzają strasznie kuler i to wszystko pracuje wydajniej. Mhm. Ale pięknie w tym wozie. No nic, wjeżdżam na hamownię. Jeszcze trochę, okej. Okay. Tu się pojawiają takie głosy dyskusyjne, przy Skodzie się pojawiły, że dlatego mi zawyża pomiar, że wyszło nam 300 konia, nie 280, dlatego, że nie używam tylnego napędu. To jest trochę błędna teoria, ponieważ... no właściwie nawet nie jestem w stanie zrozumieć tej teorii, dlaczego miałoby być więcej, przecież moc generuje silnik. Silnik poprzez skrzynię biegów rozdziela tą moc na osie, prawda? Mhm. Więc jeśli dwie osie się będą kręcić, to sumarycznie więcej mocy później przy zwalnianiu oddadzą do modułu pomiarowego hamowni, więc wynik wyjdzie ten sam. Ja już to testowałem, a Haldex jest takim napędem pomocniczym. Mhm. I idzie sobie wał, jest spinany sprzęgłem, takim normalnym sprzęgłem hydraulicznym, jak jest ciśnienie oleju podane i on ściska płytki i zależnie od tego, ile program każe, tyle ta tylna oś dostaje mocy. Mhm. Czasem więcej, czasem mniej, przy hamowaniu się tam rozpina, w którychś momentach się spina, wedle ustalonego programu i jakiejś tam strategii, którą tam wytestowano, projektując ten wóz. Generalnie hamownia nie jest inteligentnym urządzeniem, ona po prostu zmierzy to moc, która została dostarczona do modułu pomiarowego. Więc żeby sobie oszczędzić tych wszystkich niedogodności związanych z tym napędem, to generalnie odpina się tylną kostkę, hamuje się go jako przedni napęd. Wtedy silnik poprzez skrzynię biegów dostarcza moc do przednich kół, rozpędzone rolki później oddają to wszystko, jest zmierzone i to naprawdę nie ma wpływu na pomiar. Po prostu napęd staje się prosty jak konstrukcja cepa. Tak, a poza tym, pomijając wszystko inne, to czy wyszłoby 3 konie w tą, w tamtą, w ową i tak mierzymy różnicę. Nas interesuje różnica, o ile się poprawiło, proporcje. A nie... No to widać, tu weszło, tam nie weszło i czy ten samochód się dobrze zachowuje w tych obciążeniach, a czy tam 3 konie w tą, czy 5 w tamtą, dla użytkownika to jest bez znaczenia. Mhm. To jest jakaś wyższa szkoła forumowa, że tam wiesz, temu wyszło tyle lepiej, a tamten ma zjebane, bo wyszło tyle gorzej. Nawet to jest Volkswagen, no to już wiadomo, no to każdy zrobi lepiej, no to nie ma o czym gadać. Tak jest. Co? Zapinamy wóz. No najpierw muszę odłączyć ten napęd. Napęd
Sprawa jest trywialna. No. Podnosimy kanapę, no. Wkładamy ręce. Tu jest taka zaślepka. Wyjąć trzeba tą zaślepkę. O, została wyjęta. I tu jest kostka od napędu Haldex. Trzeba tylko po prostu ją wypiąć. Tak. O, mam odłączony tylny napęd. O, nawet co siła powiedział. Także jest system uszkodzony. Zyskujemy dwie rzeczy. On sam z siebie wchodzi w tryb awarii. Nie wie co się dzieje samochód, ponieważ został przerwana sieć kan, więc... Skręciłeś mu kark. Nie czuję nóg. Zacny dowcip, milordzie. Przez przypadek wyszło. No i... No ty, drzwi bez ramek. No bo to jest fajny wóz, to jest, wiesz, to jest taki, kurczę, nie wiem, trochę mi się kojarzy z Passatem CC czy coś. No to było chyba coś, jakaś taka logiczna kontynuacja. No wiesz, no to jest taka sportowsza limuzyna, może jak troszkę jak CLS, może jak BMW. Są takie samochody klasy kategorii czwartej. Może to coś takiego miało być, a może szóstej, żebyśmy tu znowu nie popełnili błędu. Nie lokuj żadnego produktu. O Jezu, zmęczyłeś się? Nie, jakoś te endorfiny, te podniecenie, rozumiesz? Ale nie podniecenie, kurwa. Dobra. To co, przypinamy gościa? Przypinamy, no wiesz, no tutaj no to jest po prostu klasyczna robota. No po prostu trzeba sobie teraz, przyniosę sobie lapka, znajdziemy jaki on ma softy trzeba pobrać. Robimy... Jaki sterownik w tym aucie siedzi? To jest CMOS 18.1. Czyli ten trudniejszy. Nie ma innych, no jest taki. To w dieslach są te Bosche podzielone na różne frakcje, a w tym jest CMOS. Temat jest taki, że co w tym wozie? W tym wozie robimy też skrzynię biegów. To co nie umiałem zrobić. Super. To... Nie, bo to już tak jakby się należy, nie? Żeby to już było taki kompleksowy. A pomiary zrobimy na totalnej serii przed skrzynią i przed softem, a serii. Potem zmienimy wszystko naraz. No bo to już wiesz, tak jakby... A będziemy to rozdzielać? Że na przykład sam silnik? Jak myślisz? Czy chcemy zagrać i to i wtedy pokazać? Wiesz, bo tak naprawdę, jeżeli mamy silnik ten, to później się nam robi N kombinacji, nie? Mhm. Więc możemy co tak naprawdę zrobić test seryjnego samochodu, test samochodu z softem silnika. No, i właśnie. Dołożymy skrzynię. Zajebiście. No, bo o wiesz, to mi już, chodziło. No bo już później robić tak, że seryjny soft z zamodyfikowaną skrzynią, nie. Skrzynię z softem, no to... Załóżmy, że ktoś w pierwszym etapie zrobił sam silnik, a potem jeszcze dołożył skrzynię. I to będzie, co daje soft skrzyni. Dokładnie tak. Czy w odczuciach, czy może w czymś tam, no zobaczymy, no może coś daje, może coś nie daje. Zobaczymy, no może to może być ciekawe, no. Dobra. Ciekawe, no. Luksusowe wozy mamy tutaj na roboty, fajnie się siedzi. Tak, nie no, to wiesz, no, to już trudno, żeby było źle, no. To w ogóle jest zaprzeczenie w ogóle bycia samochodem dla ludu. No tak. Volkswagenem to był, wiesz, samochód, to miał być garbus, który motoryzował ten, a później to poszło tak, że... Teraz to nie będzie Volkswagen, tylko Luxwagen. Także... Nie no, dobry wóz. Wszystko jak trzeba. Co tam, będziesz czytał jaki sterownik siedzi, tak? W ogóle to ja mogę nawet powiedzieć prawdę. No ja nigdy nie siedziałem w takim samochodzie jeszcze. To jest moje pierwsze zetknięcie z tym samochodem. Ja też. Śmieszne są te podświetlenia. Co prawda... Jakiś różowy kolor. No zobacz, tu jest standardowo. Do wyboru masz albo... Ciastko, albo czekolada. O, tu jest no, ten CMOS. Ten program jest wyśmienity, bo czego byś nie wybrał, to on i tak ci powie, panie, zrobiłeś pan błąd. Także możesz sobie na przykład, a załóżmy, żebyś nie wiedział, z czym masz w ogóle do czynienia. Diesla wybierz. A wej, bierzesz diesla, nie? Okay. No i wybierasz mu, że chcesz po OBD. No i weź pan zidentyfikuj, nie? No on tak myśli, co to jest za jeden? Panie, coś pan... Nie. ECU Detect test CMOS 1810. Oryginał jest dostępny na serwerze, ale wybrałeś zły komputer. No i teraz patrzysz, jaki masz wybrać. Jakie mądre urządzenie. Które bez niego, to bym nie istniał tutaj. O, to jest 18.1. Znowu, możemy odpytać, a może to taki, nie? Tak, wszystko jest na niebiesko. No i oryginał jest dostępny na serwerze. Bo oczywiście te samochody czytają się z chmury. I to nie jest tak, jak się ludziom wydaje,
że w tej chmurze już mam softy opracowane do tego samochodu i moje zadanie... Nie, to są tylko oryginalne softy. Czyli możesz przywrócić serię. Przywrócić, ale tego samochodu po kablu nie wyczytasz. Aha. Ponieważ one są, mają tam swoje, ale producent tych wszystkich urządzeń do czytania skatalogował wszystkie jakie były, wykonał taką pracę, że skatalogował wszystkie te softy, jakie były dostępne w tym modelu i dobiera je po winie. Na przykład wierzę do winu po odczytaniu pierwszych liter, no, hardware part number, numer softu i dobiera ci. Tak, to jest ten soft dostępny, możesz go sobie wziąć i to jest surowy soft, który powinien być w tym samochodzie. Mhm. Także to jest... I na tym softie możesz opracować stage one. Tak, to jest taki... Znaczy, możesz sobie zacząć robić, co tam sobie życzysz. Aha. Czy wyłączyć błędy, czy wyłączyć DPF-a w dieslu, czy EGR, czego nie polecam w ogóle, bo to jest pomylenie pojęć. No możesz sobie na tym softie coś zrobić, po czym ten soft wrzucić do sterownika. Okej. Okay. Dlatego tak to sobie po prostu wygląda. Sprytne urządzenie. I oczywiście można wyczytać oba... Można wyczytać oba sterowniki i... Czyli sterownik skrzyni biegów i sterownik... I sterownik silnika i zrobić sobie tam te modyfikacje, które sobie tam już życzysz, nie? Co tam masz, co ci tam przyjdzie do głowy, według swojego doświadczenia, według swojego tego, możesz sobie po prostu to modyfikować. Mhm. Co za skrzynia tutaj jest? DSG, ale jakieś oznaczenie? Znamy jej, czy nie? Słuchaj, bo zaraz ci powiem, bo są właściwie te skrzynie, albo jest DQ500, taka skrzynia. To albo... chyba dobra skrzynia jakoś. Tak, tak, i jej odpowiednikiem z innym sterowaniem jest DQ381. I one się różnią właściwie, to właściwie jest ta sama skrzynia, tylko ona jakieś drobne, ale ja nie jestem jakimś takim wybitnym znawcą, żeby... Zobacz, ma licznik, prędkościomierz do 320. Wow, co ty gadasz? Ja w Lancerze mam do 300. No to... Ja mam do 290 w swoim. No, widzisz? Nissanie. No, i zobacz, tu są skrzynie biegów też, softy do skrzyni biegów. To sobie przełączasz, patrz. Mhm. Tak masz ECU, a tak masz TCU. No i że to jest ten samochód któryś z tych, ale nawet możesz nie wiedzieć, czy to jest taki ten, czy tamten. To możesz sobie spokojnie kliknąć, co tam sobie uważasz. I on ci i tak zidentyfikuje, tak samo jak i ten. I sterownik skrzyni biegów ci zidentyfikuje, także dobrą wybrałeś, nie? Że to jest ta DQ381 bądź 2. Mhm. No, czyli tego, no i to też jest, można sobie zobaczyć. Zobacz, i to są softy, które są znalezione. Najstarszy, zobacz, to jest downgrade, możesz sobie cofnąć o jedną. To jak pojedziesz sobie do serwisu... I ekologię ci wgrają jakąś. No na przykład Dieselgate'a, nie? No. Czy jakieś tego typu historie, ale możesz sobie... I zobacz, tutaj tak naprawdę pokazuję ci, to jest back to stock, to jest niebieski kolor, nie? Mhm. Ale jak chcesz update zrobić, mhm, to masz taki. Uważam, że wiesz, są takie tematy, że zawsze warto upgrade'ować takie skrzynie biegów, mhm, no bo to w skrzyniach biegów to najczęściej... Zmiany są na korzyść. Zmiany są na korzyść, no to wiesz, na przykład coś wyszło w trakcie eksploatacji, że był zgłaszany jakiś tam problem parę razy, no i wiesz, i firma na przykład postanowiła, że to zrobi, nie, że zrobi jakiś tam, a coś tam zmieni, a tutaj, no jakoś, no trudno nawet powiedzieć, czego ona dotyczy, nie, mhm, ale to ci, po prostu to ci wykryło, co masz dostępnego, do tego samochodu, nie, i to można sobie po prostu, można sobie to... tu mamy możliwość zarówno upgrade'u, jak i downgrade'u, tak, fajnie, tak. Tak to sobie jest. Okej. Okay. I też możemy sobie później w każdej chwili cofnąć zmiany. Oh, może jeszcze powiem jeszcze jedną ważną rzecz. No. Ten temat się pojawia wielokrotnie. Jest bardzo istotny do powiedzenia. Słuchajcie, bo się ludzie pytają, a czy można zrobić softa w samochodzie na gwarancji? I czy w serwis nie pozna? No. Mili Państwo, sprawy się mają następująco. Jeżeli ktoś ma na przykład ze sobą 50 zł, i kupi sobie na danym portalu Allegro wtyczkę typu ELM do OBD, czyli taki najprostszy reader danych do OBD i ściągnie darmową aplikację na swój telefon, tak? Taki doradca serwisowy. No tak. I będzie przestawiał ten wóz z parkingu na halę, a pojedzie sobie kawałek dalej i sobie zobaczy po dodaniu gazu, to przecież będzie wiedział ten człowiek, że jeżeli samochód zamiast bara ładuje 1,5, to jest po softcie. Mhm.
I co za różnica, co tam jest? Przecież to albo mechanik, to, czy tam ktoś, kto siedzi przy tych samochodach, przecież oni codziennie tłuką setki tych samochodów. Wsiądzie, doda gazu, mówi, to jest po sofcie samochód. No przecież ja nie potrzebuję generalnie, na przykład Volvo V50, to mogę ci powiedzieć od razu, który jest który. Więc generalnie nie ma głupot i nie ma czegoś takiego, że da się soft ukryć przed serwisem w taki czy inny sposób. On zawsze będzie widoczny, jeśli nie w ten, to inny sposób. Mhm. Po prostu chodzi na wyższych parametrach, no, samochód. I nie ma co tutaj się oszukiwać, no albo trzeba oddalić od siebie podejrzenia i wgrać przed wizytą w serwisie oryginał, tak? I samochód wraca z powrotem do swoich na stałe. A ten ruch będzie widoczny, czy nie? Ale nikt nie będzie, wiesz, no to jest na zasadzie takiej, no nie wiesz, no... Nikt nie będzie grzebał. Kłódka nie obcięta, znaczy nikt się nie włamał do piwnicy, no, na tej zasadzie, nie? Tak. A jeśli samochód ładuje 1,5 bara, to zaraz zostanie zbadany pod kątem, dlaczego ładuje 1,5 bara. Mhm. Kłódka obcięta i wisi obcięta. Tak, nie, leży, nie? No to wiadomo, że ktoś się włamał. No to jest krótka piłka, nie? No to po prostu prawda sprawdza się najlepiej. No ja po prostu tak sobie postanowiłem, że w końcu powiem miłym państwu, jak to będzie. No po prostu to tak będzie, no. Mhm. Nie ma, nie da się osoby z branży oszukać, że samochód nie jest po sofcie, jak jest. Nie sofcie, nie bici. To jest trywialne, proste i po prostu tak to będzie. No po prostu samochód po sofcie na wyższych parametrach chodzi na parametrach wyższych. Nie da się już tak zrobić, żeby nie ma takich cudów, żeby... Pokazywał niższe, a jeździł lepiej. No nie, no bo to odczytujesz parametry zadane, no wiesz, no to już reszta jest jasna, nie? No to już nikomu tego nie trzeba tłumaczyć, to już jest jasne. Okej, okay. Coś tu jeszcze pokazujemy na tym etapie? No są wyczytane dwa sterowniki, hamujemy serię. Dobra. Nic nie jesteśmy w stanie na razie zrobić. Nagrywamy tę piosenkę. Mieszamy gatunki, jak na imprezie trunki. To nie kończy się dobrze. Zazwyczaj. No. 11, to tak przykazanie mechaników. 11 nie motaj, 12 nie mieszaj. Szybka zmiana biegu. A to tak pomijając ten, ale wiesz, tak technicznie to... Nie ma się do czego przyczepić, to... Nie ma. Jeszcze jeden pomiarek. Ile? No godzinę temu, mówiłem, bo zimno jest dosyć, nie? To jest jedno, ale godzinę temu też skamowałem Transita, który fabrycznie ma 100 koni, wyszedł 100 i pół konia, więc skamownia, wiesz, no to on nie zawyża skamownia o 40 koni, no bo wyszedł 140 ten, nie? No tak. To po prostu to są tak mocne są te wozy. No ja nie ma tu nic, no, wiesz, no... Nie ma tu pod... No widzisz, nawet został tu, że Ford Transit. No to przecież ten świeży Ford z przebiegiem 80 tysięcy, stukonny, miał 100 i pół konia, nie? No przecież nie miał 60, bo facet nie dał rady nim przyjechać. No. Jakie jaja. Darmowe 40 koni. Ale to... Patrz, jeszcze nie miałem nigdy Arteona. Odbory się zaczynają u mnie Volkswageny, widzisz? Aha, nowa literka w spisie. No. Arteon 2.0 TSI. Mhm. Ja to jak jestem mądry, już wiem, że TFSI to są Audi, a TSI to jest wszystko inne. Kurde. To dzięki widzom sobie. Tak, ale to absolutnie to wiesz. TKN. Nie, on już miał inne, no, WWY miał. O Jezu, znowu nie umiem. Kurde, to te podniecenie. No nie poradzę, no ma 400 tonów, to widzisz, z overboostikiem takim małym. No i co? No i 320 koni, no nic tu nie poradzę, no. Choćbym bardzo chciał, to tyle jest, no. Dobre wyniki, jak na serię. Bardzo wiesz, dobre. On ma mało przebiegu. To jest świeży samochód, nieumęczony. Więc to... 49 tysięcy. 49 tysięcy ma samochód, ma zalanego tłustego paliwa.
O ja. Potem pan chyba na setce jeździ, wiesz? On coś mówił, że on chyba go... On, tak, to właśnie on chyba mówił, że on jeździ na V-Power Racing 100. Mhm. To być może to jest ta przyczyna. No i jest chłodno. I tak, dobrze, no to zobaczymy, jak będzie tam przyspieszał, jak będzie tam się hamował. Dobra, tyle. Dzisiaj chłodny dzień, od razu grzanie tak, dupy włączem. Tak, bo to... Czekaj, więc to jeszcze... Muszę po coś ten... Po coś nalecieć. Poczekaj, jeszcze sekunda. Długo się to zagrywa. To jakoś... mi się wydaje, że się długo zagrywa, ale no. To nieprawda. No. To się zagrywa krótko, bo... To jest takie... A bo czy... też tak długo się zagrywał benzynowy? Nie... To nawet nie, tylko rzecz jest w tym, że wszystkim się wydaje, że to zawsze długo, 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 a wiesz, a te algorytmy są trudne, a tych samochodów na przykład kiedyś nie dawało się zrobić w ogóle. Mhm. Nie, no to pod tym względem to jest ekspresowo. Więc, zgadzam się. Więc wszystko zależy, co długo, co krótko, nie? Każdy by chciał, ja mam... że to szybko, szybko, szybko. Wypaczone porównanie do 1.8 turbo. A prawda jest taka, że ja to lubię, jak coś jest długo. No bo wiesz... Tak, można się upajać? Nie, wiesz, nawet nie, tylko że wiesz, pies jak szybko ruchał, to ślepych narobił. No. Naprawdę. To wiesz, to pewne, że pewne rzeczy muszą mieć swój reżim i to wtedy ma jakiś tam sens dopiero. Co mamy zagrane? Sam silnik? Nie, nie, nie wgrywamy skrzyni. Skrzynię sobie zmierzymy, zobaczymy po prostu tak... No Jezu. Będzie dla chętnych, nie? W sensie zrobimy sobie testa tylko... Zadanie z gwiazdką. Nie, nie, zrobimy testa... Jezu, zaraz się wysłowię. Testujemy samochód seryjny. Tak jest. Testujemy samochód z softem silnikowym. Tylko. I testujemy samochód z softem silnikowym i skrzyniowym. Naraz, zgadza Tak się. Jest. Trzy etapy testu będą. Tak jest. Niestety za słabo przypięty przód, wiesz? Dużo mocy. Nie, to nie mocy, to dużo momentu. Silnik generuje moment obrotowy. Mhm. Ja zaraz muszę poprawić przypięcie. No kurde, dobrze idzie. Co ty gadasz? Ale jaja. Co to jest? Na drugiego pomiaru nie trzeba robić, to nawet jak wyjdzie dwa konie więcej, to... Nie, no zróbmy, no. Tak? No, ale słuchaj, no, robimy dwa, no coś tam, wiesz. To, ta, to tego, to onego. Nałożysz? Dobra. Robię zooma. Komentarz do sytuacji. Jakby nie liczyć, 70 koni doszło i 112 newtonów, tak? Już nie wspomnę, że to jest 110 więcej niż deklaruje producent fabrycznie. Znaczy wiesz, bardzo nam wyszedł, silnie wyszła seria, tak? No tak. Ale no mówię, to jest pierwsze zetknięcie z tym z Arteonem, być może on jest po prostu mocniejszy, żeby być lepszy od takiego i na przykład Super B. Mhm. No nie wiem, skamujmy jeszcze raz A jest możliwe, wiedząc, że na przykład program wykrył ci sterownik, że to jest taki i taki. I że tam jest taki soft, taki i taki, no seryjny jakiś tam. Ale to po numerze, słuchaj, to już nie ma tak, że numer softu to numer softu i koniec, no. Nie? I to już nie może być upgrade, ponieważ to jest, jeżeli się coś zmieni, bo i tak softa robię na, nie na tym, co jest w sterowniku, tylko tym, co ściągnąłem z Ja spółki. Wiem, ale mi chodzi o to, że na przykład gdyby porównać, nie wiem, Golfa z takim samym sterownikiem, takim samym softem do Arteona, to musi moc być ta sama, co nie? Oczywiście, jeżeli... Znaczy, trzeba by było zobaczyć, czy na pewno numery softu są dokładnie te same. Aha. Okej.
Nie, jeżeli bo... numery są softów te same, ale wiesz, ja te na przykład teraz nie wiem, skąd mam to wiedzieć, czy na przykład, nie wiem, intercooler z Arteona nie jest większy niż z Golfa, no skąd pod warunkiem, że nie ma zmian technicznych. No właśnie, a później się okaże, że jest inne turbo, nie, i wszystko wzięło w łeb, nie? No tak. Tak jak, słuchaj, tak jak w Boschu, Masterowik EDC17 C74 i on jest w 1.6, 2.0 i w tym 2.0 najmocniejszym, i w biturbo też był taki. Mhm. No i wiesz, nic nie jest do siebie tutaj, nic nie przystaje. Wyjdzie za tym pomiarem. Się wymroził intercooler, ale wiesz, jest bardzo zimno dzisiaj, nie? Wow. Prawie 400. No tak, i wiesz, przywrócimy mu napęd na 4 koła, skasujemy błędy i będzie naprawdę mu wszystko jak trzeba. Niesamowite są te nowe silniki. No nie, no to... Zarówno diesla, jak i benzyny. Potęga, no. Tak. Dobrze, że nam 400 koni nie wyszło z takiego, wiesz? A, to dlaczego? Obgadaliby cię. Nie, policja już by rano tu była. Czegoś tam. Do zabójczej jazdy. Nie, nie, że to w ogóle nie, do podżeganie do zamieszek. No nic nie poradzę, no. Panie, no co ja mogę, no. Powiedz. Polisz troszkę rąbka szyby? Odświeżyć ci okienko. Odśwież obraz. No. Przebiegi. Wiesz co, tu troszeczkę mi się nie podoba. No to właśnie, jest, co to takie kwadratowe? Kwadratowo wyszło dlatego, że widocznie jakiś był problem z... Ja błąd zrobiłem, powinienem go schamować na piątym biegu. On by się troszeczkę tutaj, wiesz, miał być trochę ciężej, mniejszy moment na kołach był. Trzeba by go jeszcze mocniej przypiąć, nie? Hmm. No ale poprzedni wykres wyszedł dobrze, nie? To są kompletnie nie. Czasy będą dobre. No to samo jest, no. Uh-huh. W porównaniu do Recambi. I Kambi oryginali, no to jest, wiesz, no to jest przepaść, nie? No to wszędzie jest, siła napędowa jest straszna, nie? Mm. Fajnie. No? Aż ciekawy jestem podwójnie teraz, jakie wyjdą czasy. Jak wyjdzie na ten i co da moc skrzyni. Tak jest. No. Jedziemy na drogę. Przywracamy serię. Tak. Przywróćmy serię. Serię, no bo to jest przecież nasza opracowana autorska metoda. Tak. Ale przywracanie też trwa tyle czasu, czy już jest szybsze? Trwa tyle czasu, wiesz, korekty są szybkie. No. Bo jak przywracasz soft, no to on nie, jakby musi zapisać wszystkie linijki. Mhm. A tak prawdopodobnie leci przez wszystkie bloki, które są identical, i tylko nadgrywa te, które są zmienione. Mhm. A chyba taki from server to po prostu ze względów pewnie różnych, że nie wiadomo z czym zagrywa całość. Arteon, seria. Pełna. Na razie. Pełna. Pełna seria. Ani skrzynia, ani silnik. No nie, no Arteon fajny wóz w ogóle, nie? No, taki. Fajny. No to mało tego jest na ulicach. Pewnie musi być jakoś okropnie drogi, nie? Pewnie drogi, no. No tak by się mogło wydawać. Co chcemy zmierzyć? Przyspieszenie pewnie od 0 do 100, nie? 0 100, no. No bo to widzę, że na pewno 4 koła to warto. Tak, bo to widzę, że to oszałamia i porywa wszystkich. I 100-200, skoro mocny wóz. Tak, to bez łaski, nie? Tam 100-150 to za małe różnice. Nie, to do takich małych chrupków, nie? Takich, co tamtego nie mogą jechać. A to tak w ogóle są takie ciekawostki, bo teraz w komentarzach pod Jeepem się okazało, że te Jeepy to wszystkie jeżdżą po 240 na godzinę. A myśmy nie mogli po softie tego nim zrobić ten. Poprawiło się przyspieszenie. No, zobacz, co ci ludzie opowiadają. Skoro to chyba nasz samochód 7 sekund robi 100-200, więc chodzi dobrze, tak? Silnik. No. No i nie może z 200, ja rozumiem, że dlaczego on 200 nie może, bo opory są duże, nie? Nie, 7 sekund to on co najwyżej zrobił to 150, tak? Nie, 0-100. 0-100, no. Jakoś tak strasznie dobrze te 0-100 no, robił, także w ogóle, no. Później te 100-200, 100-150 też się poprawiło z 2 sekundy. No tak. No i nie mógł tych 200 tam przełamać, nie no bo było szans. No ale z powodu takiego, no że po prostu no, opory gdzieś generalnie się są już tak potężne, których on nie jest w stanie pokonywać. Ja to rozumiem. A ludzie ci piszą, że oni to tam sobie tam górę 220 to on jedzie normalnie, nie? Jakby chciał, to mógłby 250 nim jechać. No kurde, no co,
czym tu my rozmawiamy? No? Może oni mają jakiś inny silnik. Czy ten wóz jechał? Dobrze. Nie, no dobrze jechał, bardzo dobrze, tylko że aerodynamika zabijała to auto i tyle. Brak aerodynamiki. Ale rekordową ilość łapek w dół dostaliśmy na Jeepie. Czemu? A, bo ty już tego nie oglądasz. Ty puszczasz i kładziesz lachę. Wiem, o co chodzi. Nie, wiesz co, zdarza się raz na ruski rok, że naprawdę już nie mam czasu na to, żeby usiąść i poczytać komentarzy. I jednym z tych filmów padł ofiarą właśnie Jeep. No i niestety, ale... Nie, no, powiem ci, że niewiarygodnie ten, jakoś dużo łapek w dół. Ale wiadomo za co, a już nie będę mówił za co. Tak, im dalej od tych tematów, nie, bo to widać, że lepiej. To jak tego... To, no, niektórzy nie mają też poczucia humoru. A znaczy nie, jakoś dystansu i do szacunku do kogoś, a to już mniejsza z tym. Dobra, róbmy swoje. 100-200 tym będziemy, nie, 100-200 i... 100-200 i 0-100. I 0-100, no. Przecież. Takie dwa pomiary. Znaczy elegancko. Elegancko tego. Elegancko. Elegancko tego, no. W sumie idealna pogoda na takie auto. Zimno, sucho. Wszystko dobrze. Żadnych, żadnych... Podobne do Skody Marlenki trochę. Tak trochę, tylko trochę. Przyciski. No wiesz, to, no, to co, co ma być inaczej, jak to, to samo. Z tego samego, wiesz, z tego samego pomysłu. To pewna unifikacja to musi być między tymi rzeczami. Fajna taka mocna benzyna swoją drogą. No. Ogólnie te nowe silniki niewiarygodne moce robią z takich małych pojemności. Sprytne są. Tak myślisz o tej starej motoryzacji? To taka się robi. Słuchaj, bezsensowna. Ford Escort Cosworth miał 225 koni i to się wydawało, że to jest dla pilotów myśliwców. No. Do tego. A teraz 220 koni to w ogóle wszystko się tak przeskalowało, to w ogóle nie robi na nikim wrażenia. To 225 koni, 7 do paki, to znaczy, że zepsute coś jest, nie? Tak. Teraz byle diesel tam sobie tak robi. No takim pierwszym uderzeniem dla, powiedzmy, fanów starej motoryzacji pojawiły się te diesle. I nagle się okazało, że diesel Cię objeżdża. Tak, później jest to Mercedes Sprinter 2.9 się pojawił, turbo diesel. I Mercedes Sprinter zaczął erę tych szybkich busów, nie? Tak, zawsze, bus tak. To zawsze był taki samochód, który jechał 80 na godzinę, nie? A później się okazało, że tak naprawdę on jedzie 140 na godzinę. Taka mała ciężarówka. To jakiś okropny samochód. Głośny strasznie. Myślę, że żeby było sprawiedliwie, to zajedziemy na naszą tajną miejscówkę pod Berlinem. No tak. Tu na trasie nie będziemy próbować. Mielsko. Bo tam są idealne warunki do pomiarów. A to jest fajne auto i chciałbym, żeby te pomiary były jak najbardziej dobrze. Poprawnie wykonane. Tak, bo to... Jak się przysiadam z takiego starego Audi A3, to auto... Ty, ja to lepiej. Wiesz co, kiedyś robiłem pierwszy raz Touarega, nie? I ten Touareg miał te takie drżenie kierownicy, jak przekraczałeś pasy. No, wiem, się co tak... chodzi, no. Wiem. Zrobiłem tego softa. W Hyundai'u coś takiego jest. Zrobiłem tego softa w wozie chłopu, jadę. No wie, cholera, no zepsułem coś. No i przecież tak nie było, nie? I wiesz, moje w lewo jest dobrze, a mówię, a w prawo coś drży. Mówię, kurde, co jest nie tak, nie? Mówię, kurczę, mówię, to, coś jest ewidentnie zepsute, nie? Ja mam podobną historię, zaraz ci powiem, no. A, to tylko tak wiesz, no, ale no to najeżdżałeś tak... na linię i drżało. No. No w prawo. Dobra, ja tutaj odpalam już nagrania, a przy okazji tego odcinka zrobimy porównanie aplikacji, tak? Jaką, do jakiej dragi? Do czego porównujemy teraz? Ten sam, Harris Laptimer. Okay. Ale to tak, rzeczywiście, tam zostało dosyć dobrze przez któregoś widza skomentowany ten temat, że jeżeli taktowanie jest 10 Hz, czyli to 1/10 sekundy, to jest dopuszczony błąd pomiaru, no więc tak nam to wychodzi. Choć czasem lepiej, czasem mniej, ale średnio tak. Statystycznie znaczy. Jeszcze tylko sobie synchronizuję dźwięki. Teraz tak, pierwszy pomiar, jaki robimy, jest 0-100. Tak nie, no to już skoro jedziemy, to może ten... No to muszę zmienić u Ciebie na aplikację. Nie, no dobra, może być. Bo tutaj mam ustawione wszystko naraz. Dobrze. Poczekaj, procedura ruszenia. Ja gotowy. Oba masz gotowe urządzenia? Tak jest.
to chyba nie, coś chyba nie tak. A nie musisz mieć... no? Tak. O, dobra. Gotowy? O kurde. No na trójce lekko zamulił. 5-4. 5-36. O kurde. 5:36. To seryjny wóz. No właśnie. No dobra, czekaj, ja teraz tak zmienię na 100-200 od razu. Ale no oba tak zrobiły, tak? No oba tak zrobiły. Tak, urządzenia. Dokładnie. Tyle samo pokazało. Tam różnica 0,04 to... Nie, no nie. No to jest to nie różnica. Chyba, że na torze. Okej, okay, 100-200 ustawiłem. Możesz od razu zrobić. Jeszcze 20. Okej. Okay. Czemu twój nie zmierzył, a tu wyszło 16,99. Mimo tego, że 100-200 było ustawione. Może coś tam, nie wiem czemu, nie wiem. Jest ustawione 100-200. I pokazuje prędkość. A zwolnij do poniżej 100. Tak tylko. Jeszcze. Okej, okay, dodaj teraz gazu, że przekroczysz 100. Zobaczy, czy zacznie mierzyć czas. No teraz zaczął mierzyć czas. Możemy jeszcze raz. O ile się zmieścimy. Co prawda są estakady. To ma znaczenie. Jeszcze 10. Okej. Okay. No nie wiem, znowu nie podał czasu. Zaczął mierzyć i nie podał. A tu wyszło 16,44. A przecież 16,99. Tak, pół sekundy lepszy czas teraz wyszedł. No to... Ciężko mi powiedzieć, czemu twój, nie wiem. Apka zaczyna mierzyć czas i przestaje, bo... Dziwne. Jest ustawione start speed 100 i stop speed 200. No. Nie wiem. No dobra, ale mamy punkty odniesienia, czasy referencyjne. Dla 0-100 jest to 5-4. Wow. Kurwa. A dla... Dla seryjny wóz, nie? No. A na 100-200 jest 16,44. Kozacko. No. Szkoda, że to porównanie tego nie wyszło czasu. Dobra. Nie. Ustawię z powrotem tutaj 0-100. Dobrze, że będziemy 0-100. No nie wiem, widzisz, to tak właśnie jest z tymi aplikacjami. Coś to jednak, kurde, wszystko dobrze, tylko nie działa, nie? Dobra, 0. 100. Okrutnie szybko jechał. No. Czyli chipsa mamy zagranego. Tak, wszystko dobrze. Wszystko, proszę pana, według najlepszych standardów. Używamy tego, nagrywasz? Ale skrzynia nie ruszona nadal. Nie, to tylko taka... przy czym należałoby wspomnieć, że ta skrzynia to tak naprawdę podniesienie w nim ciśnień, to jest tak jakby przygotowanie jej do większych mocy. Do większej mocy, tak. Do większych mocy. Większych momentów. Mhm. Inaczej chodzi. Kurde. Chryste, panie Jezu. No, a inaczej brzmi. No. To tam dookoła. Aha. Dobra, to ja się już tu przygotowuję. No panie. Jakiego charakteru nabrał? Tylko ja nie wiem, czy to nie głośnik. No właśnie. Może być głośnik trochę, wiesz? A to nie nic nie szkodzi. To już nie będziemy tego tam. To już nie chcemy tego. No jak już musi być, to trudno, tak? Dobra. Czy masz ten Ready to Fly? Wszystko? Tam właśnie, 0, 100. Właśnie szukam. Race na samym dole miałem swoją apkę. Nie, tu w apkach. No. I tu i to lap timer. Okej. Okay. No. I teraz race, tak? Tu, poczekaj, tu
i performance. Ok, 7 pokazuje. 0-100 ustawione. Te nowe skrzynie to też fajna sprawa. Ja mam taki... Zresztą ty coś rozmawiałeś chyba na ten temat, jakbyśmy na etapie Volvo. Tak, tylko że jakoś tak mi się wydaje, że robienie takiego czegoś, to już robi ten wóz, po pierwsze, pewien charakter z samochodu już ulatnia się. Się ulatnia. Prawda. Po drugie, samochód staje się kompletnie już niesprzedawalny. Powiem ci, że ja bym takiej zmoty nie kupił. A ja, wiesz, no okej. Okay, ja wiem, że są osoby, które to, ktoś to zrobił i to jest dobrze, nie? Ale wiesz, należy zawsze się liczyć z wariantem pesymistycznym, że to nie zadziała, nie? Że coś się zepsuje. Ale ty myślisz, żeby kiedyś sprzedać turbocegłę? Znaczy, wiesz co, przy tym tempie zmian, które się dzieją, to ja, nie, bo to nie chciałbym jej sprzedać, no bo wiesz, no tam turbo jest za 10 tysięcy, a to nikt by nawet 3 za nią nie dał, nie? Hmm. A, elektryka, zaskoczyłeś. Dobrze, w prawo jedziemy. A, co zaraz zawrócimy, tak sobie jeszcze pójdziemy ten, wiesz. W lewo, i pójdziemy na prosto. W tej Polsce za dużo czasu się poświęca na walkę z zimnem. I na utrata energii życiowej na te ciemno. Cały czas jest ciemno, nie? Aha. Ale wszystko jedno, nie? No to kurde, to, że mu targował. No. Staj może tu na chwilę, czy ktoś ten... Nie, wiesz co, to już to już tam zrobię. Zróbmy to po tego. Skąd my to znamy? Czy ktoś pomylił ten? Z Renówki. Renówką się najbardziej pomyliłem. Ale ogarnąłeś. Na czas. Od tej Renówki się to wszystko zaczęło. Te Clio później, to wszystko w ogóle poszło tak, że to w ogóle... Jakby mi ktoś rok temu powiedział, że ja będę jakąś Renówką gdzieś jeździł, bym powiedział, że chyba generalnie jest upoźlecony na głowę, nie? No wiesz, no później się okazało, że życia się nie oszuka. Wiesz co, zejść tam może na szczyt i stamtąd... Ale tu teraz to jest dobrze. No, tu jest lekko pod górę i masz most, także pamiętaj, że to jest krótki pomiar, także ten most nam przeszkodzi. Dożylibyśmy się zebrać. No jeszcze przed. O, taki chuj, jak cegielni komin. Dobrze, że teraz, a nie podczas przyspieszenia. Jeszcze ktoś by po twarzy dostał. No dobra, no to tutaj będzie 100-150. Jakie 100-150? 0-100, zatrzymałem się na... Ale nie, bo za duży ruch jest, wiesz? Co ty, pusto, nikogo za nami nie ma. To co pan proponuje, żeby skąd? Żeby się tu na tej strzałeczce zatrzymać. O, tu. Pach. Zatrzymujemy się. Włączamy procedurę startu, więc kontrola off. No to... No dobrze, dobrze, zaczekamy chwilę i teraz pojedziemy. Dobrze. Nie. Zaboksował. 0 minut 4,46 sekund. Jedziesz dalej? Koniec. To auto robi robotę. 0-100. 4,6 na Dragim. 4,46 na twojej aplikacji. A 100-200 było ile? Pamiętasz? Czekaj, teraz... 16 coś. 16,44 było. No. Zrobiliśmy 12,75. Już to jest bardzo dobry czas. Bardzo dobra robota. Jakubie. Dzień dobry, wow. Jakubie. Szkoda, że tutaj. No ale no, porównanie aplikacji mamy z zakresu 0-100. No coś tam tego. To jeszcze raz? Możemy jeszcze raz. Tylko nie wiem, czy tu nam miejsca starcza. To nie, pojedź w prawo, tak jak już jedziemy na warsztat. I tam jest jeszcze jedno takie fajne miejsce. No tak, tylko że jeszcze podmianka softu skrzyniowego. Zapomniałem, a wiesz, odruchowo. A to nie, to faktycznie, to chyba musimy prosto pojechać. Nie możemy tu skręcić w prawo. No właśnie, właśnie, właśnie. No to weź tam na szyku jeszcze raz, te 100-200 będzie. Dobra. Kurwa. Czy o sekundę żeśmy skrócili 0-100? Juzuli, o sekundę! Sekundę. 4-6! To wy... Co ten? No ona z wrażenia, tak. No i chuchnij. No, to zawsze pomaga, no. To chyba tylko ta Renówka była szybsza, nie?
tam... Nie była szybsza. 11 miała. No dobra, mówisz o 100-200, to tak, ale 0-100? No nie wymaga jej od samochodu z przednim napędem, no. nie testowaliśmy jej nawet. No nie. Bo to wiesz, przedni no napęd... nie miała sensu, no. Olio, kurde... Kurwa, buksował na 4 buty. Chryste Panie Jezu, i to dwulitrowy samochód. Ja. Do zawodnika pod takiego, ty, dawaj takiego zawodnika spójrzmy. Myślisz? Podpuścisz go? Nie wiem, zobaczymy. Próbował Cię wziąć. Ambicje ma. Ciekawe, to za pies. Walczy. Odpadł. Chłopak z drugiego roku doznał szoku i odpadł. Sprawa go przerosła niczym niewiarygodna. No, nie chciał gadać. Czekaj. Jaki silnik? Nie spodziewałem się. A, widzisz? 3 litry tylko. Jaki? A, 3 litry. No tam. To 2 litry. Nie spodziewałem się. Słucham? Nie spodziewałem się. A my tak powiemy? O, chyba dobry zawodnik. Jest 2 litry TSI. 280 koni, a po chipie ma ile miał? 3? No 400 bez 7. 400 bez 7, no. No. O kurde! Jezu, co tu się wyprawia w tym wozie, co? Ale to dobry był ten short circuit z tym z Audi. Tak. Kurde. Dobra, co? Pora na zagranie softu. Tak. Znaczy, no już tylko skrzyniowy nam został. Tak. Czyli może poprawimy czas z 0-100. Wiesz co, 0, no ja nie wiem, że wiesz już... To chyba będzie różnica mniejsza niż to taktowanie. Jak to każe, no tak, tak. Jak to każe logika, wiesz, nie ma stopnia wyższego od najwyższy, nie? Mhm. Jak coś, to jestem gotowy, ale tutaj mamy trochę piachu, myślę, że to... Przygotowuję. Okej, okej, okej. Soft skrzyni zagrany. Ja pierdzielę. 0-4,64. 4,6. Możliwe, że to wiesz, nie tam. No, nie... ślizgaliśmy się. No okej. Nie. Cztery, sześć, jak mordę strzelił, jedziesz dalej. Jeszcze chwilkę. Już. 12,76. Czy to nie ma wpływu za bardzo? Nie ma wpływu. No, spoko. I ustawiłem jeszcze raz tutaj u Ciebie 100-200, ale nie wiem czemu ta Twoja aplikacja 100-200, to ona nie chce pokazać. Coś tam pewnie trzeba było się zagłębić, no to właśnie to, wiesz. No, te niuanse. No ale czas 0 to jest powtarzalny, cały czas 4,6. Wiesz, co w skrzyni przy 0-100, to chyba tak za bardzo nie ma co do powiedzenia, tym bardziej, że mi się zdaje, że mógłby być lepszy jeszcze ten czas, bo on w czterech, słychać uślizg czterech kół. Tak, to prawda. Boksuje na cztery koła. No to 100-200? To jeszcze raz tam sobie zawrócimy, to zobaczymy. Możemy jeszcze raz 200 spróbować. W sumie to będzie najbardziej sprawiedliwe, bo tam mierzyliśmy te poprzednie. Jedziesz taki Marteon, wciągasz zadkę. Wiesz, słuchasz cisza, muzyki, cisza, tak. Spokój, nie, nic się nie dzieje, emocje żadne. Znaczy nie, ale czuć, nie, on idzie, to po prostu to już na plecach, czuć, że to tam żartów nie ma, no. Tak. No a wniosek z tego softu skrzyni, że ta skrzynia po prostu fabrycznie już jest taka dobra. Nie, no jest dobra, a to wiesz, to są tak jakby... takie jakby może już nie bardzo to wpływa na ten, ale... nie wpływa na osiągi być może, ale pomaga jej, wiesz, przenosić te obciążenia z powodu, wiesz, większych ciśnień. Mhm. Więc chociaż niespecjalnie uważam, żeby, wiesz, na przykład ten czas jest tak wyśrubowany 4,40 do paki, że to ja już nie wiem, czym to tak naprawdę można, co tu jeszcze jest do zrobienia w tej sytuacji, nie? Mhm. Czaję, ustawię na twojej apce 0-100. Mhm. Dobra. Ja tylko chciałem sprawdzić, czy to jest na pewno dobrze. A drugi raz? Uda się teraz? Uda się. Ja pierdzielę, jak to boksuje.
4,62, 4,75. Twój 4,6 to... No, twój potwierdził, że znowu 4,6. Tutaj 4,7, no ale to faktycznie to taktowanie można uznać. 4,6, no, a 5,4 seria jeździła, tak? Tak. No to jest sekundę szybciej. Sekundę szybciej w tak... Czy już gdzie wiesz, tak no. Wąskim czasie już, no, tak? No, 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 no prawda. To trzeba byłoby w procentach podawać, to by było ten uczciwe. Nie, no świetnie jest. Nie, moje zdanie jest prześwietnie. Urwać sekundę z 10 na 9 to jest tyle co nic, a tutaj urwać sekundę to jest przepaść. No dobra, givery. Sześć. Nie chcę być inaczej. Co już nie dręczymy sprzętu? Starczy, co ty? Już wszystko wiemy na temat tego auta. Ale ładnie powtarzalnie wszystko wiemy. Tak, to jest fajne. Ślepą kozę powiesisz i pojedzie, nie? Ale to czekaj, no poprawa jest, bo było 12,75. A on robi 12,6. A pierwotnie było 16,44. Wiesz, tak naprawdę silnik spalinowy to powinien być turbo, no bo szkoda tej energii ze spalin. Mm. Wiesz, niewykorzystanej. Zmarnowana ta energia. To na jakiejś letniej oponie takiej zagrzanej to wyszedł ten wóz, ale wiesz, to tak można, to tak się śmiesznie, tak się mówi, nie? Ale na ten jakby było ciepło i letnia opona, to znowu by się, teraz też by źle pojechał. To wiesz, ale znowu niższa temperatura w kulerze, więc silnikowi lżej, no ale, ale wszystko ma jakieś swoje te. Wszystko ma jakieś. Bardzo dobry soft. Wydaje mi się, że lepiej pójść w stronę dobrych opon i startować na taki chłodny. Ale wiesz, to nie, moim zdaniem to wiesz, to tak jak już kiedyś żeśmy opowiadali, to czuć, że to już tak idzie o przeciążenie, idzie po napędzie, że lepiej, no, wiesz, to czuć, że to... Człowiek zastanawia, czy to wytrzyma. Nie, no, no, no już trudno, tak, no, no już wiesz, ja jakby z właścicielem dogadałem tą kwestię, tak, no to, że to, no, że mieliśmy pozwolenie, to nie to, że chłosta bez tego, no tylko, że to tak, wiesz, no to jest parę razy sprawdzić i koniec, nie? I niech to przechłodzić, niech to sobie tam co odpocznie, wiesz. Wszystko dobrze. Okej, okay, to jakieś podsumowanie odcinka. Zaczynaliśmy od auta, która ma 280 koni niby, a wyszło na hamowni ile? 320 wyszło. Przy czym warto powiedzieć, że na benzynie wysokooktanowej, na V-Powerze Racing, tak, ten samochód. No i po softcie ile się udało wypluć? 390? 393. 393. No, dokładnie. Bardzo dużo ten. No i to jednak widać, że no jest. Jak to się przełożyło na czasy? 0-100 zrobiliśmy na dzień dobry ile? 5,4 sekundy. A po poprawie? 4,4. Tak. No 4,46 powiedzmy. No, 4,5. No. A 100-200 było na początku ten lepszy czas. 16,4. Mhm. A po poprawie? 12,6. 12,6. No, 4 sekundy, tak? Tak. Fajnie. No. Fajne auto w ogóle. Fajne, fajne, bardzo. Silnik no, zarobisty. Tak, tak. To jest, i to tak naprawdę no, pojemność nieduża, nie? No nie. Dopracowanie tych silników grupy WAG jest naprawdę... perfekcyjne. To nie dość, że on był już bardzo szybki, to jeszcze można mu jeszcze dołożyć, tak, nie? Tak, to jest. No ja to mówiłem, że jak jechaliśmy serią, to ja tak... No bo przy tej Skodzie została, ta Skoda została trochę tam, wiesz, przez braki czasowe, czy na moją nieuwagę została trochę tam skrzywdzona i jednocześnie było, że ja złe te softy robię i że te samochody jadą wolniej. No wolni. To... ale nie, no to właśnie tego... Dzisiaj dlatego... twoje imię zostało oczyszczone. A to nie, no to wiesz, ja bardzo chciałem tego Arteona, no bo to takie, wiesz, taka kropka nad i grupą Volkswagena, nie? No to już naprawdę... To jeszcze gdyby dorwać ten sam silnik, ale w mniejszej budzie, to by były czasy. No wiesz, to tak jak spływają zamówienia, to tak możemy tutaj, po prostu ktoś musi nam zaufać, ktoś musi chcieć mieć szybszy samochód i też chcieć, żebym to ja zrobił, to przy takiej ilości ludzi robiących to lepiej, to i tak jest, wiesz, trudne. No dobra, to było na tyle. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie wystąpić w odcinku, to nie piszcie do mnie, bo ja nie wiem, jakie... Chciałbym powiedzieć, że ja chętnie zrobię każdy samochód, tylko że jakby
nie każdy się nadaje do odcinka, nie? No na przykład takie Renault Megane 2 1.9 DCI to po prostu szkoda czasu, tego to nie damy rady tego po prostu przebrnąć przez taki odcinek. No już ja nie mieszkam u Ciebie na warsztacie. No i to właśnie jest tak, że to jest bardzo, my jesteśmy bardzo obciśle czasowo tutaj. Właściwie ja muszę przygotować robotę, umówić człowieka, który nam zostawi samochód właściwie dzień wcześniej, żeby on już był w miarę naszykowany. Ty musisz przyjechać i od tego momentu czas start. To jest wszystko trudne. To jest. A ja jeszcze muszę wziąć dzień urlopu w pracy. Wziąć. Poinformować kierownika, że mnie nie będzie. No właśnie. Wsiąść w auto. Przyjechać tu. Dopiero musimy to nagrać. Tak. Także, i to wszystko jest z ręki żadnej tam reżyserii. To nie ma tak, że generalnie ja coś czytam z kartki. No jak się pomylę, no to dlatego, że w danej chwili nie dysponowałem wiedzą. Ale ktoś mnie później poprawi, wiem. I właśnie z tymi spadochronami. To wyszło tak, że a ktoś jednak... się nawet odezwał. Nie, tam w ogóle dyskusja gruba poszła. Tak? Że nie gruba, no. Że ogólnie, jak komuś się nie chce, to ktoś poskłada, ale ogólnie co do zasady się sobie spadochroniarze składają sami. Tak, tak i jest prześwietnie. Twoje życie nie uległo. Uległo już prawie, już generalnie już szukałem, wieżowca. Że tak powiem, tego. Szukałem liny, no ale później się okazało, że zatem nie, bo to tak ładnie, no to moim zdaniem to właśnie tak. Pozdrawiamy widzów, trzymajcie się i zapraszamy na... Komentujcie, rozmawiajmy. Tak jest, zapraszamy na oczywiście... Ja wierzę w rozmowę. ...występowania u nas na kanale, ale... I komentujcie, bo to tam właśnie... Komentarze są najlepsze. Są mile widziane, ja tam staram się odpowiadać w miarę możliwości. Wszystkie czytam na pewno, także... Tak. Hej. Pozdrawiam.